Bardzo serdecznie. Dzisiaj taki nietypowy content, postwierdziłem, że nie można żyć ciągle poważnymi rzeczami i dzisiaj postanowiłem trochę się zabawić. Nie wiem, czy znacie takiego gościa, który zrobił taki film Watching Female Comedians Anti I Love i generalnie chciałem zrobić coś podobnego, czyli generalnie facet oglądał kobiecy stand-up i próbował się zaśmiać i długo mu to zajęło zanim się zaśmiał chociaż troszeczkę. I ja mam niestety właśnie podobne refleksje na temat polskiego stand-upu. Mianowicie polski stand-up nie jest śmieszny. Po prostu. Nie wiem dlaczego ktoś myśli, że że to jest zabawne. Nie wiem dlaczego. Nie, oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale jak patrzę czasami właśnie, bo zdarzało mi się, że byłem bombardowany przez Facebooka reklamami na temat właśnie stand-upów w Comedy Central i powiem szczerze że naprawdę nie widziałem dawno takiego bezbeka. Straszne to jest że coś takiego istnieje, że ktoś płaci tym ludziom za to, żeby ich oglądać i nie wiem, nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc albo bardzo martwię się o gust Polaków, ale raczej nie, no bo pamiętam, że jeszcze Oczywiście polskie kabarety są, jakie są. Dzielą się na takie bardziej śmieszne i mniej śmieszne, jak na przykład kabaret Koń Polski, ale są też, są też dobre kabarety, na przykład kabaret Hrabi ja bardzo lubię. Natomiast jeśli chodzi o polski stand-up, to naprawdę niewiele jest stand-uperów polskich, którzy jakkolwiek są zabawni. Więc spróbuję się skonfrontować. Może rzeczywiście jestem uprzedzony, może te reklamy na Facebooku właśnie tych fan stand-upów, które były są, no ktoś po prostu wybrał złe złe rzeczy. No więc postanowiłem się z tym skonfrontować. Znalazłem playlistę właśnie z Comedy Central. No i tam będą różne żarty. Zobaczymy czy to jest y, śmieszne czy nie. No i będziemy tak oglądać aż w końcu coś mnie nie rozbawi. No dobra, więc tutaj mamy całą playlistę. Z, z, z upami z Comedy Central. Comedy Club, top 5 najlepszych żartów o rodzinie. Zaczniemy od tego. No, jest bardzo dużo tych filmów, także jest duża szansa, że coś mnie rozbawi jednak. No to nie przedłużajmy, lećmy. Nie wiem dlaczego do tej pory, jakby prezentuje się na przykład brytyjską rodzinę królewską. Jakby to byli jacyś wyjątkowi ludzie a nie tylko ostrzeżenie przed kazirostwem. Tam jest, w tym drzewie genealogicznym, jest więcej mutacji niż na wystawie psów rasowych, no ale dobra, może nie, może nie moja sprawa. Natomiast, jak, jest, jak mają dziecko, to znowu jest wydarzenie. Nie, o, premiera! o, drop nowego berbecia będzie. I pamiętam, że pisali w gazecie normalnie, że y, y, gdy jego synek Louis ma kłopot z zaśnięciem, to William odkręca kran i to pomaga. No, 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 z szum marnowanej wody przypomina małemu, że jest ustawiony do końca życia. Nie musi się przejmować. Ta myśl bardzo uspokaja. Mamy w rodzinie taką ciotkę. I ciotka jest. Jakby ją opisać, żeby jej. O, Jachimek, to może chociaż to będzie śmieszne. Chociaż Jachimek to. Kiedyś był zabawny, więc zobaczymy. Natomiast. Y... Boję się, żeby tutaj nie upolitycznił tegoż dowcipu.. tej kobiety nie urazić. Ona jest. Ha. Po y, przeciwległym biegunie światopoglądowym. Aha, czyli jednak. Ona. Mówiąc prosto ona tak mentalnie mieszka na głębokim Podkarpaciu, prawda, He, 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 Podkarpacie, he, <grywa> debile, he, <grywa> Ciemnogród. Więcej powiem. Ona na tym głębokim Podkarpaciu mentalnym, ona wśród tych swoich koleżanek kościółkowych, to uchodzi za takiego ultrakatolickiego taliba. Ona... ona, jak widzi w telewizji papieża Franciszka, to zmienia kanał z komentarzem lewak pierdolony. <grywa> Inaczej, jeszcze inaczej powiem, gdyby moja ciotka wykładała religię w szkole i hmm. na jej lekcje uczęszczałby papież Franciszek, to on by, kurwa, strzelił kibla z religii. Naprawdę. brawo, I... Serio, Jachimek też? Boże. Najgorszą właśnie rzeczą w polskim stand-upie jest to, że oni y, wtrącają przekleństwa i myślą, że to jest śmieszne. W sensie to jakbym teraz zaczął ja mówić, że ha 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 ha, coś tam ha ha ha, y, Boże, co to kurwa jest. Nie, teraz się śmiejemy. Bez sensu zupełnie. W sensie, może kogoś to bawi, jak ma, nie wiem, 10 lat. Albo IQ więcej w okolicach 80. Ale no. Nie raczej większość ludzi to, takie rzeczy nie bawią. No. Najlepsze są te kabarety, które potrafią rozśmieszyć ani razu nie używając żadnych przekleństw ani nic takiego. I ona, żeby już dopełnić jej obrazu, to głosuje na. No wiadomo na kogo głosuje, ale... No wiadomo. Ale poza tym jest całkiem normalna i sympatyczna kobieta. Wchodzę do góry i drugi błąd najebanego nastolatka wracającego do domu: Wejdź cicho. Najciszej jak umiesz. Więc oczywiście wsze, wpa, wparowałem do domu najgłośniej jak potrafiłem i spotkam mojego ojca. Dobry. A mój ojciec dobry. I poszedł. Na korytarzu spotykam moją matkę. Dobry. I moja ma... Kto mówi do rodziców? Dzień dobry. Matka bez słowa idzie dalej. Ja wracam do swojego pokoju, siadam, zbieram siły i nagle wchodzi moja mama. Patrzy na mnie wzrokiem, który zabiłby stado niedźwiedzi. I mówi: Masz przejebane. Mamo, ale za co? I padłem. <noise> I coś o. Ok moi znajomi, którzy opowiadają anegdoty dotyczące jakichś ich alkoholowych sytuacji, są mniej więcej 100 razy śmieszniejsi niż ten gość. Dobra, nie męczmy już tej rodzinki. Najlepsze żarty o pracy. O. E, nawiązałem współpracę sponsorską w social mediach, moi drodzy. Takie. Nie wiem, czy są influencerzy wśród nas, ale ja otrzymuję. Normalnie otrzymuję ciuszki za darmo. Słuchajcie. Jedzenie za darmo, tylko tam muszę oznaczyć firmę. Jak... To nie jest śmieszne, to jest przerażające, że żyjemy w takich czasach, że ludziom się daje za darmo różne rzeczy po prostu. Za to, że tam dadzą lajka, czyli oznaczą pod zdjęciem. To jest patologia straszna. Ale to może temat na, na inny ten. Na inną. S... No lećmy dalej. Tak wrzucam post, tylko ja się później ściaiłem, że ja to z PCK dostaję te rzeczy, to w ogóle... Wykańczałem centra handlowe. I to, to był koniec? Cały ten najlepszy żart? O rany. Dobra, lecimy dalej. Tylko to nie było tak, że wychodziłem na kolejną konferencję prasową i mówiłem, jakie są nowe obostrzenia i co zamykamy. Tylko wykańczałem je w drewnie. Po prostu pracowałem w takiej ekipie budowlanej. I ekipa była absolutnie przefantastycznie bardzo barwna, bo był tam koleś, który zasnął w ścianie. I teraz to nie, to nie jest metafora. On dosłownie typ na budowie wypił 4 czy 5 piw, poczuł, że jest już zmęczony, tą pogonią za sukcesem i znalazł dwie ścianki z karton-gipsu i wszedł, wsunął się pomiędzy niemi i kurwa zasnął. No, Spał pół godziny, aż damy. ktoś go dobudził. Drugi typ to był e, taki pirotechnik, bo Chłopaki mieszkali w takim e, jakby pokoju, znaczy to był taki hotel robotniczy, że tam w środku było kilka łóżek, no i oni generalnie tam sobie, wiecie, mieszkali. Teraz powiedzielibyśmy, że taki e, apartament typu studia, no nie? E, łóżka i po, którymś, e, po którejś z kolacji jeden z chłopaków wstał, podszedł na środek pokoju, gdzie na stoliku stał duży słój po śledziach, który od dwóch tygodni robił za popielniczkę. Była zakręcona i był cały pełny. On wszedł tam, odkręcił za zakrętkę, odpalił petardę, włożył do środka, zakręcił i poszedł spać. Słuchajcie, pierdolnęło tak, że zakrętka odbiła się na suficie, a te śledziowe kiepy jak motyle. Kto ma jakąś pracę fajną z obecnych tu ludzi? Nikt? Dobrze, czujni jesteście. Bo się nie mówi Ukraińcowi, gdzie się pracuje, bo się podsiądzie. Myślicie, że ja z nudów to robię stand-up? Nie, to taki... Plan 2.0. Ja próbuję was zabawić, a moje ziomki kradną wam pracę w tym czasie. Aha, to Ukrainiec jest. Zobaczymy. Jak byłem mały, to wierzyłem w to Aha, wszystko. Aha, i znowu koniec do wcipu. To ja tu czekam na rozwinięcie do wcipu, a tu się dowcip już kończy. To co jest kurwa. Nie, masakra. Dobra, lecimy dalej. Najlepsze żarty o alkoholu. Kiedyś siedziałem u, u, u takiej pary właśnie przyjaciół i oni nie pijące, ja sobie stwierdziłem, wódy bym się napił. No oni mówią, no wiesz, ale no my nie pijemy. Ja mówię, wiem, ale po prostu wyrażam potrzeby. I moja znajoma mówi, wiesz co, ale za chwilę przyjdzie moja przyjaciółka Agnieszka, ona jest w porządku, poznajcie się, może ona będzie miała ochotę. Ja sobie myślę, no, gdzie? no Pierwsze spotkanie z nieznajomą dziewczyną, potencjalnie e, jak gdyby ładną i to, to gdzie ja, wóda? No i przyszła Agnieszka, faktycznie przywitaliśmy się, cześć Damian, cześć Agnieszka. Patrzę na nią, zjawiskowa dziewczyna. Piękna, po przywitaniu już mądra też się wydawała. Mówię, cześć Agnieszka, nie masz ochoty na wódę? Normalna sprawa. Nie śmiałem się z dowcipu tylko z mojej auto, tego autokomentarza, także to się nie liczy. I ona spojrzała na mnie tak, z tak lekkim, nie wiem, zmieszaniem pogardą mówi: Na wódę? ty zwariował? Żubrówki to bym się napiła. Inflacja szaleje, woda się nigdy tak dobrze nie sprzedawała. W sensie próbowali nawet ograniczyć spożycie alkoholu w Polsce podatkiem od małpek yy, niedzielą handlową, a sprzedaż alkoholu stoi niewzruszona jak premier nowymi podatkami. To jakby spytali, panie premierze, czy wie pan, ile kosztuje alkohol? Tak, zdarza mi się czasami pójść do sklepu spożywczego, wiem, ile kosztuje. Potem porównuję te ceny z cenami w hurcie. Po drugiej stronie stoją rolnicy. A przecież z czego robi się wódę? Ze zboża, ziemniaków, tak jest, oni więcej zarabiają. To nawet całkiem y, śmieszny dowcip. Znaczy, nie taki, żeby mnie rozśmieszyć, ale y, to jest takie fajne nawiązanie do tego, co, co mówił właśnie Morawiecki na temat cen chleba. Jak właśnie jeden z dziennikarzy zapytał, czy zna ceny sklepa w sklepie, to on zaczął tak wymijająco właśnie mówić, że no tutaj to tak, to trzeba uwzględnić właśnie pracę rolników, że coś tam, coś tam. I właśnie tak śmiesznie meandrował. Także to jest dobre, ale jeżeli ktoś słyszał ten tekst Morawieckiego. No ale lecimy dalej. Ale rolnicy często to też alkoholicy, więc jest to mistrz Ogłusieczny. I... To cię, brawo, to nie było śmieszne. Ja umiem pić. Ja albo się upijam i wyrażam takie bardzo nie za bardzo dziewczyny. No tak, Ukrainiec lubię się napić, Hehe, stereotypy. Albo się do dostanę, że patrzę, jak na flory, jak wszyscy tańczą i myślę. Hm, jestem ponad to. Nie będę grać w ich gierki. Wychodzę na balkon, odpadam sobie szlugę i myślę. Życie jest tak piękne. Huff, sukces, to jest kwestia decyzji. Uber czy budowa? Mój ojczym, nie ukrywam, no lubi sobie dziabnąć. No lubi wypić nie jakoś tak dużo, przeważnie od pięciu do siedmiu dni w tygodniu. E... No i więc on już był troszeczkę wstawiony i tak sobie gadamy całą rodziną przy tym stole i nagle ja obserwuję moją mamę, a ona tak, żeby nikt poza moim ojczymem nie słyszał, coś mu gada do ucha. I się zacząłem przysłuchiwać, i słucham, jak ona do niego: No, ty alkoholiku najgorszy, ty pijaku jebany. I on w pewnym. Widzicie znowu, powiedział jebany, a ludzie haha, haha. Ha. Oczywiście, to nie jest tak, że ci ludzie się śmieją, yy, bo, bo to jest śmieszne tylko ja dawno temu no, dawno, dawno temu naprawdę ponad 10 lat temu brałem udział w nagraniach też stand-upu tylko takiego powiedzmy w wersji proto, czyli HBO na stojaka, nie wiem czy ktoś z was pamięta ten program, ale właśnie HBO wypuszczał program HBO na stojaka i tam występowali, no właśnie głównie jacyś, jakieś osoby związane z kabaretem, no ale był też Tomasz Kot właśnie Cezary Pazura także no całkiem ciekawi były aktorzy też komediowi znaczy, kot, to oczywiście znaczy nie jest komediowy stricte, ale jakby, no, no miał fajne, fajne te, te skecze. No i właśnie Elita, tam tego kabaretu, właśnie. Grzegorz Halama, Tomasz Jachimek, jak jeszcze był śmieszny. No i, i właśnie, dobra, bo idąc do clou, chodzi o to, że w tym HBO Nastojaka przed nagraniem przychodził taki facet i mówił, proszę Państwa, teraz zrobimy próbę śmiechu yy, i wtedy wszyscy yy, robią ha 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 na jego zawołanie i kamera też to jakby nagrywa i zarówno nagrywają to dźwiękowcy, bo to jest głównie dla dźwiękowców, natomiast yy, kamera też to nagrywa i yy, i też jest właśnie sugestia od yy, reżysera, że proszę państwa, jeżeli będzie jakiś taki troszeczkę śmieszniejszy moment no to yy, możecie tam zacząć się głośno śmiać, zachęcam do tego, a jak się, dowcip się bardzo spodoba, no to możecie bić brawo. Więc to jest poniekąd wszystko reżyserowane, to nie jest tak, że ci ludzie naprawdę się śmieją z tych żartów, tylko po prostu gdy tam właśnie przychodzi reżyser no i tam mówi, no, no, no pośmiejcie się trochę, no śmiech to zdrowie, tego, także yy, to nie jest tak, że oni to robią z własnej woli, te, to, te, te reakcje są zdecydowanie przesadzone. To taka właśnie dygresja i ciekawostka ode mnie. Dokończmy ten dowcip i potem lecimy dalej. W momencie nie wytrzymał i krzyczy do niej, a weź się ode mnie, odwal. I przypominam, poza mną nikt nie słyszał, że ona do niego gada. Więc wszyscy patrzą na niego z miną, no Jacka pojebało. A moja mama zamiast wyjaśnić, że to ona go podpuszczała, jeszcze podkręca atmosferę. Mówi do niego, Jacek, co się stało? I on, no bo mi gadasz, że jestem pijakiem, alkoholikiem najgorszym. A on, Jacek, ty już tyle chlejesz, że ty słyszysz głosy. No, nawet, nawet w miarę zabawny był ten dowcip. Zwłaszcza, eee, że, że, że rzeczywiście <taki> takie rzeczy się zdarzają. Eee, Pan show. To nie, 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 będziemy brać tylko te najlepsze żarty. Najlepsze żarty o stand-upie. Może nie, może najlepsze żarty o dzieciach. O dzieciach myślimy ostatnio bardzo często, na razie, żeby porwać tylko... E, nie, zrozumcie mnie źle, jak, jak mam mieć coś na całe życie, to muszę to stestować najpierw, to... Co, wiesz, pożyczyłaby mi pani dziecko? No nie no, nikt by nie pożyczył, dlatego się, to nie jest, kurwa, IQOS. E, i, i, I no, porywamy, na razie porywamy samych Franków, bardzo lubię to imię, moja tata moja, 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 też lubi Franek, super imię, jest słodkie. Nie mogę zrozumieć, co on mówi. On po prostu sepleni. O jest. Takie. I chcę mieć syna Franka. Jak się urodzi e, córka, to też go nazwiemy Franek, e, wie pan. E, I też chciałem mówić w przyszłości, że mieliśmy, wiecie, mieszkanie we Frankach. Tak dla beki. Pojawiają się pierwsze trudne pytania. Mamusiu, co to jest mięsko? Słuchajcie, mnie to po prostu ścięło z nóg. Jak mam trzylatce powiedzieć, co to jest mięsko, nie? Więc udaję, że nie słyszę. Później za jakiś czas temat wraca i ona mówi przy stole, mama, nie lubię mięska z kukurydzy. Więc ewidentnie nie czai o co chodzi, nie? I mąż mi się pyta, o co chodzi. a ja mu mówię, że nie wiem, jak to powiedzieć. A on mówi, no kurwa, powiedz jej wreszcie. Mówię, Ale, jak mam to powiedzieć? On, no, nie wiem, jakoś tak przez zabawę. <laughs> Więc ja ją wzięłam następnego razu do kolacji. Siadam przed nią i mówię, Łucja, to co widzisz na stole, to jest szynka Pepa. A, bo świnka Pepa, to szynka Pepa. O Jezu, ale bezbek. Dzieci są super, prawda? Do pewnego momentu oczywiście, jak z tych małych, słodkich aniołków nie wyrastają pa pasożyty. E, więc, więc, więc... Nie, no nie, ona jest, ona jest bardzo fajna. Co prawda rozstaliśmy się z, z mamą, więc jestem na etapie szukania macochy. To tak tylko gadam, po prostu. Nie, e, lubię. Dzieci są szczere. No nie, one walą prosto z mostu. Ostatnio poszliśmy na basen z moją córką, wychodzimy, ona ze swojej szatni, już ma, 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 ma 13 lat, wychodzi ze swojej szatni, ja ze swojej szatni, spotykamy się, ona tak na mnie patrzy, mówi, tato, a ty nie chciałbyś być umieśniony? No byłem strasznie głupim dzieckiem. To, to był ten dowcip? Radnia. Ile razy jeszcze zapytam, to, o to. kurde, bole. Dobra, jeszcze damy szansę grupciowi i lecimy dalej. Matka zawsze mi powtarzała, Patryk, ale pamiętaj, inteligentni ludzie to się nie nudzą. No ja to się w chuj nudziłem. Najgorzej <gorsza> to się nudziłem w niedzielę, bo każdą niedzielę spędzałem u dziadka. Z nudów to musiałem bawić się z niczami. Różne rzeczy odkryłam na tym. A bo dobra, jak już puściłem tę laskę, to jeszcze dajmy szansę lascy. Ma dzieci i nie tylko. Przede wszystkim, no, zawsze myślałam, że to jest jakaś ściema w amerykańskich komediach, że dzieci lubią podpierdalać rodziców, że na ulicy krzyczą: ta pani mnie porwała. No nie, one naprawdę to robią. Rano, w ogóle rano, o siódmej rano, przed przedszkolem to jest dramat. Dzieci nie chcą wejść do przedszkola, robi się korek, wszyscy na siebie krzyczą, i naprawdę słychać takie rzeczy w stylu ratunku. Jednego chłopca nagrałam, i to jest teraz mój budzik. Bo super krzyczał, super krzyczał, chciał pokazać, że to nie są jego rodzice, tylko to są jacyś obcy ludzie, którzy chcą go włożyć za tę kratę, która jest więzieniem. No i on tak krzyczał, zrobił się korek, w ogóle już matka, matka go zostawiła, powiedziała, dobra, pierdolę. I kto ratuje wtedy taką sytuację? Śmieciarze. Bo jak przyjeżdża śmieciarka na małą, wąską ulicę, gdzie jest korek, bo jeden dzieciak krzyczy: ratunku! No to śmieciarze się nie pierdolą po prostu, ale z drugiej strony nie muszą też robić wiele, bo dzieci kochają śmieciarki. Jak rodzice ich straszą, zobaczysz, skończysz w śmieciarce, to im po prostu płoną oczy, bo oni chcą skończyć w śmieciarce. Ta laska nawet była śmieszna w sumie, do ostatnia. Czuję w się sensie jak na średnią, tak, w tym Comedy Central Club. Najlepsze żarty o zakupach. Andriy Voronoi, tak się nazywa ten Ukraińiec. Tak z ciekawości zobaczyłem. No dobra, zakupy. Byłem w sklepie ostatnio, czasami mi się tak zdarza, chodzę sobie. Ja już jestem dosyć zamożny, już to tam na przykład w takim sklepie byłem ostatnio, to ja wszystko brałem, co chciałem. Tak. No jak ludzie za takiego bezbeka płacą, kurde. Gdyby, pewnie tak, to jest tak, że za każdy bezbeczny żart, jaki on powie, i to dostaje, nie wiem, złotówkę, nie? I teraz już jest miliarderem. Jest, proszę pani. Nie patrzyłem na ceny w ogóle. Wszystko do koszyka, jak leci. To mam ochotę, to brałem do koszyka. Nic na ceny nie patrzyłem, bo to był ten sklep, wszystko po dwa złote, więc to też nie było sensu. Ale też byłem w innym sklepie raz. Byłem w takiej drogerii Natura. Jest taka drogeria Natura. Kupić szampon. Taki szampon do włosów, taki chłopski, bo to chłopy wiadomo. Do wszystkiego jeden szampon. Do, do pindola, do głów, głowy, do ciała. Wszystko jeden szampon. Na kobitki to wiadomo. Do, do, do wszystkiego inny szampon. I do takich włosów inny szampon. I do zniszczonych inny szampon. I do blond włosów inny szampon. I na kaszel suchy inny szampon. I na kaszel mokry. Więc biorę ten szampon i elegancko, idę do kasy, jest drogeria natura. I pani mówi 13,99, a ja tak chciałem zażartować troszeczkę, bo ja lubię takie figle i mówię do niej, pani, a może by mi pani pozwoliła za ten szampon zapłacić w naturze. Dobra, to, to było zabawne, to było nawet zabawne, także no jeden gość się udał, jeden gość się udał. No, obiecałem, że to miało być oglądanie aż do momentu, kiedy się zaśmieję, Także powiem szczerze, niezły wynik, bo to chyba jest e, który film? Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty film. Także naprawdę nieźle. Jestem zaskoczony, że, że się udało. E... No, to, to, to ten żart, że chciałbym zapłacić w naturze i był w drogerii Natura, no to, to jest w sumie nawet śmieszne, nie? Bo... I też jakby ten styl, widać, że jakby y, bardzo inspirował się stand amerykańskimi, y, ale właśnie w dobrym, dobrym, dobrym. No dobrze mu to wyszło generalnie. No jeden, jeden gość okazał się być zabawny nawet, więc nieźle. Nie jest źle. Chciałem, myślałem, że to mi zajmie trochę dłużej, szczerze mówiąc. Bo tu jeszcze są jakieś żarciki śmieszne. No dobra, obiecałem, obiecałem, to, to skończę. No, tak jak żeście widzieli, przekrój, przekrój, tych najlepszych żartów, no to są, podkreślam, najlepsze żarty, czyli jakie muszą być te średnie żarty, to już sobie ciężko mi wyobrazić. Natomiast, no, poziom jest dramatyczny. Niestety, naprawdę, bardzo ciężko jest w ogóle, chociaż trochę się zaśmiać. Um, nie, wiem, nie wiem, dlaczego są ludzie, którzy to tak oglądają zupełnie na serio. W sensie, no, bo to w zamyśle ma być śmieszne. Śmieszne w ogóle nie jest. Kiedy coś jest odwrotnie, na przykład, jeżeli coś jest pisane lub yy, nagrywane na poważnie i jest śmieszne, to jest to jest okej, okay, ale odwrotnie to, to jest żadna rozrywka. To tylko się człowiek męczy yy, oglądając takie bezbeki. Yy, czy jest jakaś refleksja w ogóle na ten temat? Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. Ciężko mi w ogóle jakkolwiek się do tego ustosunkować, bo Ech... straszna żenada, naprawdę. No, no, ale widzicie, no generalnie teraz komedia ma duży problem, bo co ostrzejsze żarty... Znaczy w Polsce to jeszcze spoko, no wiadomo, jebać pis, he he, nieco, widownie się śmieje. Ehm u nas jakby nie ma tego problemu właśnie jeszcze z tymi... to, co było z Dave'em Chapelem, nie? Że on się śmiał z osób transeksualnych, więc go chcieli skancelować. Yy, łącznie z pracownikami Netflixa, którzy... znaczy, który to Netflix właśnie wypuszczał ten jego, to jego show. Więc jakby sami pracownicy tam właśnie, wiadomo, jakieś tam włosy feministki, inne tam progresywne jakieś... Potworki pewnie chciały go tam udupić, ale, ale na szczęście Netflix powiedział, że, że nic takiego się nie zdarzy. No ale to jest właśnie sytuacja, której dobrze dobrze opisuje sytuację, jaka jest w Ameryce. Gdzie naprawdę ci zabawni standuperzy, którzy jeżdżą po bandzie z obu stron, bo to Dave Chappelle przecież ma bardzo dużo dowcipów właśnie o tym, jak jak czarni mają przesrane generalnie w Ameryce, więc on tam mocno idzie z tym nurtem antyrasistowskim, że tak powiem, który jest związany przecież y, raczej z, z liberałami, z demokratami. No, natomiast on jakby, no on się nie, nie gryzie w język, on po prostu jedzie po bandzie, po wszystkim. Przecież tam było dużo takich dobrych... Y, stand-upów z nim, jak on, właśnie, różnice między kobietami i mężczyznami, właśnie. Tam było dużo takich fajnych numerów. On, on w ogóle się poprawnością polityczną nie przejmował. no Teraz też się pewnie nie będzie przejmował, no ale widzimy, jak do jakich czasów żeśmy dożyli. W sensie 10 lat temu to nikt by się tym specjalnie nie przejął, a dzisiaj to już jest sprawa poważna. Więc. Ym... Podejrzewam, że no mówię, u nas to do, do, do nas to jeszcze nie doszło na szczęście. No ale tam już jest właśnie tak, że niektórzy stand-uperzy boją się po prostu żartować z pewnych tematów. Więc zaczynają tam promować właśnie taki e, walk stand-up, tak bym to ujął. Taki wiecie moralizatorski, gdzie wiesz, gdzie wiecie tam po prostu laska wychodzi i mówi no, jebać patriarchat, haha, teraz się śmiejemy, więc y, taki wygląda niestety stand-up w, w Ameryce coraz bardziej. U nas jest po prostu nieśmieszny. Niestety, czekam czekam na, na moment, kiedy rzeczywiście ten poziom się podwyższy. Mało jest y, takich y, standuperów, którzy, którzy robią dobrą robotę. Jest taki jeden, on się Błażej Krajewski nazywa, on udaje głosy, więc on no, pamiętam, że jeden taki sketch, był naprawdę śmieszny. W sensie cały sketch był śmieszny. E, śmiesznie udawał Sejrowskiego, śmiesznie udawał tego Lindę, e, jeszcze udawał śmiesznie głos Iwony i Huga. To jest właśnie taki jeden sketch, właśnie jest też niezabawny. W e, na sensie naprawdę mi się podobał i to chyba jedyny jest polski stand-up z tych nowych, po którym się naprawdę śmiałem bardzo. A ja naprawdę lubię się śmiać. To no nie jest tak, że ciężko jest mnie rozśmieszyć, <noise> tylko po prostu no to jest taki straszny bezbek, że, <noise> że aż słów brakuje. No, więc no tak to niestety wygląda. No dobra, słuchajcie, to już nie będę więcej przedłużał. Dzięki za obejrzenie tego filmu. No i do zobaczenia w następnym filmie.